śmiesznie wyglądasz. Ale ty jesteś piękna. Marcin, nie wkurzaj, nie serio. Piękna jesteś, wiesz? Możesz mnie nie wkurzać, Marcin. Pięknie wyglądasz, piękna jesteś. Wydaje mi się, że problem polega na nas, a nie to, czy jesteś... Ja wam mogę dzisiaj na jachcie udzielić ślub. Siemano, witam was w najnowszym odcinku Daily, ale muszę być trochę cicho, dlatego że wszyscy w domu już śpią, a my właśnie, w sumie to ja pakuję się na wyjazd do Dubaju, dlatego że lecimy zaraz do Dubaju. Zobaczcie, tutaj mam walizkę, która w sumie to nie jest spakowana jeszcze w ogóle. Tutaj mam jakiś sprzęt, który muszę popakować, kamery, nie kamery, dzisiaj kupiłem też nowy aparat. Tutaj jest laptop, na którym przed chwilą dodawałem film, no bo przecież film się musi dodać mimo wyjazdu. No i pokażę wam, co jest w pokoju. Tam w ogóle śpi Lexi, więc nie będę nic mówił, dlatego że musimy wcześniej rano wyjechać. Śpił mnie, a może was zadziwić też to, co się dzieje pod oknem, bo tam jest spory bałagan, ale to są wszystkie prezenty, których po prostu jeszcze nie zdążyłem rozpakować. Na szczęście pozbierałem już te całe ubrania, które leżały na ziemi. No w każdym razie jest godzina 3:34, my o 5:00, po 5:00 musimy wyjechać na lotnisko, żeby zdążyć w ogóle na samolot, więc mam jakieś... Mój mózg już nie pracuje. 1,5 godziny na to, żeby się spakować, co wydaje się być w tej chwili niemożliwe. Dobra, powiem wam szczerze, że to już jest tragedia. Ja obecnie przeżywam jakiś dramat. Jest 4:49 i jakieś 20 minut temu skończyłem wszystko robić, ale stwierdziłem, że już jest za późno, żebym poszedł spać, a jak pójdę spać, to już na pewno nie wstanę. I musimy wyjść za jakąś godzinę, a ja po prostu umieram, oczy mi się zamykają, spać mi się chce. Coś mi się wydaje, że nic z tego vloga nie będzie, bo ja po prostu zasnę i tam nie dojadę. Trzymajcie kciuki, choć jak to oglądacie, to pewnie już coś się wydarzyło. Wychodzimy. Jakimś cudem dałem radę. Taki można mieć porządek w liście właśnie. Później pokażę swoją dla porównania. To są takie techniki zamykania specjalne. To jest technika na... Jaka to jest technika? Bo zapomniałem, jak się nazywa. Czy Lexi sobie poradzi z walizką? Dowiecie się już w następnym odcinku. Ja symbolizuję ład, skład. Jestem cały pięknie ubrany na czarno, szaro, czarno, szaro, czarno. A to jest chaos. Ty jesteś chaosem. Paweł, a czemu nie możemy jechać tym fajniejszym samochodem? Za dużo koni, boję się, że... Nie wiem, co można powiedzieć. Nie mam żartów, nie mam żartów. A ja sobie myślę, jak Paweł wybrnie z tego? Co Paweł pomyśli swojego? Dzieciaki, bawcie niby... się dobrze. Lexi, ale tutaj nie ma słońca. To światło mnie razi, serio. A może cię... Rezi? Marcin... To są moje żarty o 6 rano. Lexi? Też powinniśmy być taką perfect couple. Patrz na to, patrz na to, patrz na to. O nie! To się czuje gorsi. No nie! My się teraz czujemy gorsi. Nie jesteśmy tak idealni jak wy. Nie chodzimy w tych samych ubraniach. Czy wasze dziecko też już ma takie ubrania kupione? Nie mamy tego? Bo nie mamy takich samych ubranek? Mi się po prostu chce płakać. Też sobie takie kupimy. Tu wszędzie był... Ty się śmiejesz z nas, tu wszędzie ale ty masz taki plecak po prostu, takiego macie futrzaka. Zielone dresy razem, takie same. Sorry, ale ten mam plecak, że to jest na Alpy. A ty dalej patrzysz? I tak podróżują bogaci ludzie? W zielonych dresach? Tak. Nie wybaczę ci tego nigdy. Mógłbyś mi powiedzieć, też bym kupił takie same dresy. Dobrze, że na mnie poczekałaś. Ja czekałam na ciebie tutaj. Dobrze, że tak. Uważam, że Lexi tak już za długo na ciebie czeka. Ja jestem vlogerem, ja muszę kręcić. Nie, kolega sobie poradzi, spokojnie. Ja bym mu pomógł, ale... Taki sobie los zgotował. Influencerka za żonę. Ona z telefonem, a on musi nosić tabuły. Ja przynajmniej sobie wybrałem taką, co chodzi z małym plecaczkiem. Usprawiedliwienie, powiem, że ta kamera, którą jest teraz nagrywane, prawie cały czas jest w mojej torbie. Podoba ci się? Jest bardzo sucho na ten mój pierwszy rzut oka. Co ty oczekiwałaś? No nie wiem. Jest sucho na rzut oka, cokolwiek to znaczy. Chciałem zobaczyć twoją reakcję. Stop! Oh, wow!
Wariowałaś? Zróbcie z tego edita. Często jeździsz na lotnisko w metrze? Ostatni raz byłam w Stanach. Czyli gdzie? W Stanach. Gdzie? Patrzcie Marcina. No rób content, no dawaj. Nie, bo ja jestem teraz wieśniak, a nie YouTuber. To jest legendarna nerka, ona ze mną jest wszędzie. Mamy zakład, tak? No, ale... O kolację. Ile lajków ma mój post po... To brzmi tak płytko, Marcin. Ale mamy, ale się założyliśmy. Uwaga, no, ja mówię 250, ty mówisz 200. 200. Kolacja tutaj może być bardzo droga, ale... Kurde, wyłączył mi się internet. Uwaga, patrz. 220. Czyli bliżej... O 5000 wygrałaś? Nie! Czyli Marcin stawia się kolację w Dubaju. Panowie bardzo chcieli, żebym ich pokazał na wideo. Thank you, guys. Thank you. Thank you. Pa, pa. See you. Pa, pa. Marcin, ja chcę zdjęcie przy palmie. To jest do LA. Słuchaj, ja sobie wyobraziłam to całkiem inaczej. Czemu ja myślałam, że stoi jeden Burj Khalifa i jest pusto dookoła? Zawsze na zdjęciach... Roger nas ciekawostką zarzucił. Jaką? No jaką? O naszym hotelu? No. No, że ma 4 miesiące dopiero, że nowiutki. Nasz hotel jest świeżutki, więc jest jeszcze cień szansy, że na przykład w naszym łóżku nikt jeszcze nie spał. Nie ma takiej szansy. Nie uprawiał miłości. Nie ma takiej szansy, ale możecie zleksować. Bo Roger był już we wszystkich pokojach. O Boże, mój poziom żartu jednak dzisiaj. Recepcja w tym hotelu jest na 71 piętrze. O kurde, patrzcie na windę. Co jest grane? Wow, fajnie, co? Oh my god. Tadam, co się wydarzyło? Wygrałeś zakład i mamy lepszy... I mamy pokój na... Nie masz lepszy pokój. A ty gdzie śpisz? Ja śpię niżej. Tak? Gdzie? Z Rodżerem? Więc mamy pokój na 63 piętrze, a Roger na 62. Tu pachnie bogactwem, serio. Gdybyście mogli poczuć tutaj zapach, wszystko takie fancy. Mi jest głupio w butach tutaj łazić. Nie, no to jest hotel, możesz tu łazić w butach. Serio, mi jest głupio. Gdzie my jesteśmy? Twój pokój. To mój pokój, no. Masz tutaj przyłożyć kartę. Przyłożyłam. A dobrze, że mam jedno małżeńskie łóżko. Dobrze, że mam... to? Nie. Dobrze, że mam jedno duże małżeńskie łóżko, będę miał się gdzie wyspać. A ty śpisz u Rogera na tym, na... Nie u Rogera. Na dostawce. Ej, ale fajnie. Do Dubaju, that's some fancy type shit, okay? That's really fancy. I patrzcie to. Ja autentycznie czuję... Look at this shit! Oh my gosh! Ja pójdę, Marcin! Ja vloga kręcę. Ale zobaczcie to! Przyjechaliśmy do Roberta i Sylwii. Siema! To są tacy nasi znajomi, którzy właśnie czekają na baterię, ale jaja. Dzień dobry moi drodzy, witam was. A nie, w sumie to nie jest kolejny odcinek. W każdym razie, słuchajcie, mamy taki problem, albo nawet parę problemów mamy. Dzisiaj robimy test covidowy, ponieważ test będzie potrzebny do tego, żebyśmy się dostali na UFC, na które jedziemy. No i kurde, wynika z tego parę problemów, bo potrzebna jest taka aplikacja, coś jak certyfikat unijny zaszczepienia. I nikt nie wie, jak tutaj ją zrobić. Są cały czas jakieś problemy. Jest pan w pokoju Rogera, gdzie robią nam testy. Ten pan dzwonił w różne miejsca. Obecnie go skierowali do ministerstwa, więc już teraz dzwoni do ministerstwa, żeby dowiedzieć się, jak to zrobić. Nie wiem, to chyba będzie jakiś cud, jeśli uda nam się tam dostać. Gdzie jedziemy? Na jacht. Będziesz pływała? Nie, bo ja się boję, tam są rekiny, Marcin, serio mówię. Serio się boję rekinów. Nie no, będziesz pływała. Nie wiem, Marcin, ja oglądałam tyle tych shows o rekinach, że ja wiem, jak to wygląda. Że jak wygląda? Co ty na każdy mam odpowiedź zadajesz kolejne pytanie. Jakie pytanie? No przestań. Serio boję się, Marcin. Serio, off camera. Nic ci nie będzie. I co, ty niby uratujesz mnie przed rekinem? No, jestem ratownikiem. Cypami wlecisz w niego. Co ty nie wiesz, że jestem ratownikiem? Powinnaś to wiedzieć. Serio jestem ratownikiem, gdybyście nie wierzyli. Karolina Pisarek. Cześć. Chciałem cię zapytać, czemu idziesz w make-upie na jacht? Dlatego, że używam filtra UV i to jest make-up 50. Myślałem, że powiem. To brzmi, jakbym ja zaraz powiedzieć. To dlatego, że używam podkładu od make-up. Jesteśmy we dwójkę, Marcin. Poradzimy sobie sami w Dubaju. No nie, właśnie nie, Marcin. Nie poradzimy bo sobie? Bo my jesteśmy tutaj w szóstkę, jest sześć osób i te dwie pary, które są jeszcze z nami, mega ogarniają życie i wiecie... Jest para i nie para.
No i my nie ogarniamy, serio. To może jak będziemy parą, to będziemy ogarniali. Wydaje mi się, że problem polega na nas, a nie to, czy jesteśmy. Ja wam parę. Mogę dzisiaj, no ja chcę udzielić ślubu. A masz do tego jakieś kompetencje? Ogarniam. Wyglądasz do zdjęcia. Ała, weź tą twoją siatkę, ja wyglądam jak z Biedronki, a to jest twoje. Nie, to twoje. To jest twoje. Śmiesznie wyglądasz. Fun fact. Ja nigdy nie mogę powiedzieć Lexi, że ładnie wygląda, ponieważ dostaję za to opier. Powiedziałeś fun fact? Tak. Ty pi***asz ode mnie wszystko. Ej. Ale ty jesteś piękna. Marcin, nie wkurzaj mnie, serio. Widzicie, mówiłem. Naprawdę irytujesz mnie. O, naprawdę irytujesz mnie. Jak możesz mi mówić, że jestem ładna? Przecież jestem brzydka. Jesteś brzydka. Widzicie, jak Marcin się do mnie odzywa? Widzicie, żadne, no nie powiem, jest źle. Miłego dnia. Jak to jest chodzić z reklamówką z żabki? No właśnie, wiesz, to czemu po Dubaju? Dojechaliśmy właśnie do Mariny i idziemy... Maka? Maka na łódce, Jezu. Bo coś trzeba zamówić, no. Mak na łódce! Mak na łódce! Tak więc dojechaliśmy sobie właśnie do Mariny i będziemy bywali jachtem. Robisz room tour? No, tutaj mamy ogromną kanapę. Ja musisz zacząć. Jesteśmy na naszym jachcie. Ej, to jest twój vlog. Ty rób room tour. Dzień dobry, kochani. Witam was na moim jachcie. Dzisiaj oprowadzę was i pokażę wam, jak się tak żyje. Żyje się zajebiście. Generalnie jesteśmy w Dubaju. Wiecie, jak jest. Mam dużo pieniędzy. Żyję. I'm just living life. W ogóle wszystko jest super. Zobaczcie, ten jacht kosztował mnie. Wow, look at this view. Trochę mnie korci, weź to lepiej, bo strasznie mnie korci. Ej. Tak pozujesz do zdjęć? No. Piękna jesteś, wiesz? Możesz mnie nie wkurzać, Marcin? Widzicie, mówiłem wam! Nie chcę mi się przychodzić tego całego procesu chlania, nie wiem. Burj Khalifa, oh my gosh. Czemu ja cały czas chcę zobaczyć Pałac Kultury na tle tych wszystkich budynków? A kiss. Jeszcze raz. Wow, Sera! Roger B, brawo! Ja zorientowałem się, że nie pokazaliśmy jeszcze jednej części naszego apartamentu. Wow. Jest sypialnia! Ej, jest kilka? Musimy wbrew pozwoleniu wchodzić do wody. Tak jest. Dobra. Walić zasady? Oczywiście. Robimy to? Tak, razem. Trzy. Maksień! Dawaj, zerujemy, no. No tu masz! Nie wiem, czy widzieliście, jak się robi tornado. Panowie, ale... No to coś się tak, nie? Będzie... Tornado boy. Tak, bawicie się tak źle jak ja? Z Bradley Cooper. To jest tak. Mamo, chciałbym Bradley'a Coopera. Ale my mamy Bradley'a Coopera. Bradley Cooper w domu. Żegnamy się z tym hotelem i w sumie idziemy do pokoju innego. Nie umiałem wyjść przez drzwi. Żegnamy się z tym hotelem i jedziemy dzisiaj do Abu Dhabi, nie wiem co. Bo dzisiaj walka UFC! Nie no, ja sobie dam radę jako operator, jestem zajebistym operatorem. Swoją drogą pod hotelem, całkiem przyjemne fury, tam tu stoją. Mina człowieka, który się właśnie zorientował, że przez cały dzień chodził z odpiętym mikrofonem. A to jest mina osoby, która się z niego śmieje. Jak śmieje się, ona się zawsze ze wszystkiego śmieje, ona cały czas się ze mnie śmieje. Myślę, że mikrofon masz wyłączony. I cały czas się obraża i cały czas się śmieje. Ja pierniczę, Marcin. Jak ślicznie dzisiaj wyglądasz. Pięknie wyglądasz, piękny jest.
tutaj normalnie sobie Formuła 1 śmiga. Ej, tutaj przed chwilą ktoś jechał chyba, nie? Tak, dobrze słyszę? Będzie jechał jeszcze jedną. Popatrzcie na to, to jest puszka pewnego napoju i zobaczcie, jakie jest otwarcie. Pierwszy raz w życiu widzę takie otwarcie puszki. Normalnie patrzę, mówię, nie wiem, chyba coś jest zepsute, bo nie ma kawałka otwarcia, a tu jednak hop, hop, no możesz, proszę. Pepsi, tylko dla prawdziwych influencerów. O kurde, patrz i to całe. A nie, nie nagrałem akurat. A to jest Pepsi po arabsku. Przeczytasz to? Coca-Cola. Coca-Cola. Wiecie, ja mam taki mały problem przez całe życie, który polega na tym, że ja nie umiem prasować koszul, więc odkąd się wyprowadziłem, jak mieszkałem w Katowicach, zawsze zawoziłem do taty. Jak później się przyprowadziłem do Warszawy, to zawsze koszulę jako jedyny oddaję do pralni. No i największy problem jest właśnie na wyjazdach. Tutaj z pomocą przyszła moja ukochana, najcudowniejsza na świecie, Karolina Pisarek, która zaoferowała się, że Karolina... To jest moja housewife. Nie, nie, to jest mój ben. Karolina pomoże mi wypracować koszulę, ponieważ moja nie dziewczyna, mój przyjaciel nie umie. Też się do mnie zwróci o pomoc pewnie. Ja też nie umiem, ale na szczęście są z nami też utalentowane osoby. Wiecie co, uznałem, że jednak sam sobie spróbuję poradzić z tym zadaniem. To jest moja torba. Ja mam taki zwyczaj zabierania różnych dziwnych rzeczy na wyjazdy. I na przykład tym razem padło na... Uwaga, uwaga. Wziąłem ze sobą parownicę, więc spróbuję nią to wyprasować. Podejście numer jeden. Numer jeden i ostatni w sumie, bo jak nie wyjdzie, to już nie mam innego pomysłu. Spróbuję jak żelazkiem. Tak się nie powinno raczej używać parownicy. Chwila prawdy. Nie działa tak jak powinno. Ale to nie będzie na szybko, ja widzę jak... A to na pewno mają gdzieś żelazko, masz nie. Ale ja nie umiem żelazkiem, ja ją spalę. Ale patrz jak prasuje, ja pierdziel. Ale se kupiłem parownicę, dumny z siebie jestem. Zajebiście jest! To tyle, dziękuję, pa.